chcielibyśmy Państwu pokazać tą piękną inicjatywę, którą razem z kilkoma osobami wspólnie z fundacją stworzyliśmy na terenie miasta Biała Podlaska. Jest to Chlitarg, jest to ryneczek, gdzie każdy może przyjść, sprzedać cokolwiek. Jak Państwo widzą, mnóstwo ludzi ze wszystkim, od zabawek, przez mechanikę, przez części, rowery, szafy, stoły, wszystko można tu kupić, po prostu wszystko. Targ jest co miesiąc? Raz w miesiącu, każda ostatnia niedziela miesiąca, takie jest hasło tej imprezy, ta ostatnia niedziela. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Ostatnia niedziela. Wszystkich serdecznie zapraszamy, zarówno kupujących, jak i sprzedających. Są dzieci, które potrafią sprzedawać kredki zużyte i sobie coś tam zarobić. Same swoje rzeczy, żeby sobie na wakacje dorobić, na loda czy coś. Inicjatywa od rodziców, taka odgórna. Bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić. Dodajmy, że Chlitarg rozrasta się, jest przynajmniej 4 razy większy niż ten pierwszy. Tak, dzisiaj jest taka sytuacja, że autentycznie nie ma gdzie zaparkować. Cały parking jest wypełniony sprzedającymi, kupującymi samochodami, jest naprawdę mnóstwo ludzi, także chyba inicjatywa się spodobała. Widzieliście mniej więcej, ile osób jest dzisiaj na wystawiających się? To jest chyba niepoliczalne, szczerze powiedziawszy, bo to tak przybywa w takim tempie, że po prostu trudno jest naprawdę to określić. Trudno jest oszacować. Jak oceniają ten targ? Był potrzebny, był potrzebny? Znakomicie. Naprawdę wszyscy są zachwyceni. Każdy jednym głosem, wszyscy mówią, że jest wspaniała inicjatywa, której nie było nigdy w tym mieście. Spotkały się z osobami, które mówią: o, tej rzeczy szukałem, bo nie szukałam tyle lat. Mnóstwo ludzi. Jak zobaczymy, z czym ludzie wychodzą, tak zadowoleni, że kupili jakąś, nie wiem, starą paterę, czy jakiś kawałek starego świecznika, który akurat pasuje do tego, co mają w domu. No to jest niesamowite. Wspaniała inicjatywa, naprawdę. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, już wspominałeś o tym, ale właśnie warto przypomnieć może, że ten targ, Chlitarg, jest dla tych wszystkich, którzy mają być może jakieś, nazwijmy to w cudzysłowie, graty w piwnicy, w garażu, gdzieś w domu, i tutaj jest bardzo prosto je upłynnić, no też w cudzysłowie. Dokładnie. Jest to tak zwana wyprzedaż garażowa, popularnie na zachodzie się to nazywa. My nazwaliśmy to Chlitargiem, tą ostatnią niedzielą. Ale każdy, kto ma coś niepotrzebnego, stare, nie wiem, ubranka, rzeczy, które walają się nie, po kątach, nie wiadomo po co, wystarczy przyjść, a naprawdę ktoś się z tego cieszy. Kolejny Chlitarg. Zapraszamy w następną, ostatnią niedzielę miesiąca. Pozdrawiamy Fundację Kreacja Magia Rąk. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Danielu, za rozmowę. Pozdrawiam również.